Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Odkryj Beskid Wyspowy to cykliczna impreza odbywająca się co tydzień przez cały sezon wakacyjny. W dniu 2 lipca odbyła się ona na szczycie Ciecienia, jednego ze szczytów Beskidu Wyspowego. Pójdziemy tu kawałek drogą asfaltową, jeżdżą samochody, to trzeba niestety uważać, czyli wężykiem będziemy musieli iść, a później w prawo skręcimy. Witamy również pana przewodniczącego. Mieli panowie okazję wędrować z nami szlakiem czerwonym z Przenoszy, który łączy te wszystkie szczyty, bo chcieliśmy dać też ofertę dla takich bardziej wytrwałych. Między innymi jeden z uczestników dzisiejszego wyjścia zdobył Złotego Rysia, czyli przeszedł 250 km. Góra Ciecień, należąca do Beskidu Wyspowego, jest jedną z tych gór, które mają bardzo wysokie przewyższenia. 324 metry przewyższeń, jednocześnie 829 metrów wysokości nad poziomem morza. Szczyt kopuły jest całkowicie porośnięty lasem, natomiast dzisiejsza edycja imprezy Odkryj Beskid Wyspowy odbywa się tuż pod szczytem, na polanie paralotniarzy. Bardzo się cieszymy, że jest taki cykl imprez promujących nasze góry, bo gmina Wiśniowa ma takie szczególne położenie, że jest położona właśnie na pograniczu Beskidu Wyspowego i Makowskiego. Te góry, zarówno Beskid Wyspowy i Makowski, są przepięknymi górami, po których można wędrować i zachwycać się widokami. I gdyby nie imprezy Odkryj Beskid Wyspowy, ten cykl, to myślę, że one jeszcze długo by były górami zapomnianymi. Okazuje się, że na wyciągnięcie ręki mamy również piękne szlaki i warto te szlaki pokazać. I ten piękny zakątek, który dotychczas mało się kojarzył, bo wszyscy jeździli w Tatry, w Bieszczady, w Karkonosze, w Beskid Żywiecki. A o Beskidzie Wyspowym, mimo że 50 km od Krakowa, mało kto wiedział. W ramach imprezy, jak zawsze, miała miejsce wycieczka na szczyt danej góry, gdzie odbyła się msza święta. Miał także miejsce poczęstunek. Można było spróbować m.in. regionalnych potraw, a także zgrillowanej kiełbasy. Ponieważ to się odbywa w niedzielę, więc żeby ludziom nie zakłócać ewentualnie tego, że nie wiedzą kiedyś do kościoła, jeśli chcą, to jest tu zawsze zorganizowana msza na tym szczycie, więc to przyjemne z pożytecznym można połączyć. Gminy organizują pewien rodzaj takiego poczęstunku. Można przyjść w sumie z pustymi rękami, bez niczego, bo głodny stąd nie pójdziesz, wodę dostaniesz, napoją cię, nakarmią. Jeszcze jak jest pogoda, to jest w ogóle fantastycznie. Pogoda niestety nie dopisała i uczestnicy musieli zmagać się m.in. z intensywnymi opadami deszczu. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich tutaj powitać na szczycie Ciecienia. No, warunki mamy dobre. Bywały czasami lepsze, ale bywały też gorsze, także cieszmy się z takiej aury, jaka dzisiaj jest. Trochę nas chyba wywieje, trochę nas pokropi, no ale trzeba to wszystko przetrwać. Cieszę się, że tak licznie się wszyscy tutaj zgromadziliśmy. Po prostu uwielbiam tą akcję. Pana Czesława podziwiam od wielu lat i jak tylko mogę czasami oddech złapać, to właśnie tu przyjeżdżam. Bo na przykład w ubiegłym tygodniu zrobiłam sobie 40 prawie kilometrów po gorcach. Po prostu musiałam troszkę więcej niż tutaj. Tu jest dla mnie czasami za krótko. No, ale jak potrzebuję sobie odpocząć, to właśnie tutaj dołączam z przyjemnością. Bo tu są króciutkie takie trasy, nie mówiąc o tym, że jaki piękny klimat towarzyszy wyprawie. W tamtym roku poznałem mojego kolegę też z Wieliczki, wciągnął mnie w te góry i po prostu zaraziłem się Beskidem Wyspowy, że jest tak piękny. Przede wszystkim wspaniali ludzie. Jest tutaj taka rodzinna atmosfera. Co roku poznajemy więcej ludzi. Robi się taka poważna grupa tych swoich ludzi, tak jakby rodzina. No jest tu fajnie, oderwanie się od rzeczywistości, z tego, co się dzieje w Krakowie, no tam jest po prostu smród i tak dalej, a tak ten człowiek w końcu tutaj jakoś tam wypocznie. Nie? Idea była taka, że to organizujemy wspólnie, ale gospodarzem na danym szczycie, na danej wyspie jest dana gmina. Przygotowaliśmy wspólnie ramowy program i według tego ramowego programu organizujemy poszczególne wędrówki. W tym roku jest przygotowanych 18 wędrówek i po kolei różne gminy organizują. My liczymy na to, że ta impreza wpływa na promocję gminy korzystnie, natomiast no, nie da się konkretnie przeliczyć na pieniądze, czy to jest
tyle więcej czy tyle mniej. Na pewno Beskidy, jak i też gminy, które goszczą tutaj turystów, no zyskują, stają się bardziej znane. Beskid Wyspowy odkrywamy z jednej strony dla turystów z Polski i z zagranicy, ale również odkrywamy dla mieszkańców, którzy często mieszkali pod tymi wyspami, a w ogóle dopiero jak wyszli, to zobaczyli, jak tu jest pięknie. I to też jest sukces tej akcji, że ludzie miejscowi zmobilizowali się i warto po prostu spędzać aktywnie ten czas. Tegoroczna edycja Odkryj Beskid Wyspowy będzie trwała do końca sezonu wakacyjnego. Zatem jeszcze kilkanaście wycieczek po szczytach Beskidu Wyspowego przed nami. Warto chodzić po górach, to warto chodzić dla własnego zdrowia i własnej satysfakcji. A oprócz tego jest to miejsce, gdzie się można spotkać razem, mile, rodzinnie spędzić czas właśnie na łonie natury. Także dlatego warto powszechmiar korzystać z tego typu spotkań. Pomysły można mieć różne, ale gdyby tą ideę nie weszły, mówiąc kolokwialnie, gminy, wójtowie, burmistrzowie, to nic by z tego nie wyszło. I to mnie cieszy, że potrafimy mimo tych różnych charakterów polskich wspólnie współpracować, bo to też jest wielki sukces tej akcji.